Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że spotykamy się już po raz kolejny. Dzisiaj taki temat bardzo mocno powiązany z tym, co żeśmy ostatnio mówili, czyli odwaga i pewność siebie. I teraz bardzo często jest tak, że mylimy w zasadzie te dwie rzeczy, że pewność siebie, odwaga to niby to samo. Pewnie warto to zdefiniować, ale tak sobie myślę, że też warto odpowiedzieć sobie, dlaczego odwaga jest taka ważna. Co to takiego jest ta odwaga? Bo o odwadze myślimy różnie. Czasami mylimy odwagę z głupotą. A powiem wam szczerze, że jak czytałem wasze zapytania, wasze tematy, które was interesowały, to przede wszystkim właśnie przewijał się lęk, strach, odwaga. No, były też takie ciekawe tematy, na przykład brak pewności siebie w podrywaniu kobiet. Takie też były, ale tak naprawdę kręciliśmy się wokół odwagi i pewności siebie. Pewnie większość was zna Mike'a Tysona, boksera, który był jednym z najlepszych mięściarzy na świecie w swoim czasie. I on miał takiego trenera, ten trener to Cus D'Amato, facet niezwykły, on już nie żyje, ale on miał takie swoje pojęcie odwagi. Zawsze zadawał pytanie, jaka jest różnica między tchórzem a bohaterem. I później zaraz odpowiadał na to pytanie i mówi, wiesz co, nie ma żadnej różnicy między tchórzem a bohaterem. Oboje w środku się boją. Obaj boją się śmierci i takiego wewnętrznej depresji, śmierci i zranienia. Natomiast to, co ich różni, to to, że bohater robi rzeczy, które robią właśnie z niego bohatera, a tchórz tych rzeczy nie robi. I to jest dobra informacja, bo to nam tak naprawdę pokazuje, że każdy w nas ma trochę tchórza i trochę bohatera. Bo jak przeanalizujemy nasze świadome działania, to jak my funkcjonujemy, to okazuje się, że są rzeczy, których się boimy, są takie, z którymi sobie radzimy, są takie, które nas paraliżują. Czy to jest odwaga, czy strach, czy lęk, czy słaba, czy niska pewność siebie. Warto się zastanowić. I teraz odwaga to jest nic innego jak świadoma postawa wobec niebezpieczeństwa. Jeżeli tak zdefiniujemy odwagę, to wtedy trochę nasze spojrzenie się zmienia. Świadoma postawa wobec niebezpieczeństwa. To jest odwaga. Winston Churchill mówił, że odwaga jest największą z cnót. Że bez niej wszystkie inne nie mają w ogóle sensu. Że odwaga jest tym, co powoduje, że inne rzeczy jesteśmy w stanie wdrażać w życie. Że inne rzeczy zaczynają funkcjonować. Trudno jakby polemizować z takimi autorytetami jak Churchill czy Cus D'Amato. Warto jest czasami przyjąć taki właśnie punkt widzenia. Zobaczyć, jak ja w tych definicjach się mieszczę. Więc mamy z jednej strony definicję odwagi, czyli tego świadomego podejmowania decyzji w trudnej sytuacji. Jak to zestawimy z pewnością siebie, co to takiego jest pewność siebie? I wiele osób myli pewność siebie z tym, że ktoś przychodzi, klata do przodu, ja jestem królem, mistrzem świata, chodzę, narody się kłaniajcie, o ten to pewny siebie. Gówno prawda, to nie jest pewny siebie. Ten ktoś jest arogancki. Ten ktoś ma najpierw ego, które przed nim biegnie, a dopiero on się pojawia. To nie jest pewność siebie. Pewność siebie to jest taki stan, w którym czujesz się dobrze, we własnej skórze. Pewność siebie to akceptowanie siebie wraz z całym zestawem niedoskonałości. To jest pewność siebie. Pełna akceptacja siebie. Jestem przekonany, że niewiele osób tak myśli o pewności siebie. Wiele osób tą pewność siebie definiuje trochę inaczej. Definiuje jako przebojowość, definiuje jako coś, co
powoduje, że, nie wiem, narody się kłaniają. Definiuje w taki sposób, że inni patrzą z takim pewnym respektem na nas. Tak naprawdę w pewności siebie, chodzi o pokochanie siebie, o zaakceptowanie siebie ze wszystkimi wadami. Słuchajcie, nikt nie jest doskonały, więc każdy w zasadzie z nas jest w takim samym punkcie, jeżeli chodzi o budowanie pewności siebie, bo nie jesteśmy doskonali. Gdybyśmy szli tokiem, że nie jestem doskonały, to zawsze znajdę powód, dla którego czegoś nie powinienem akceptować. I to tak pozornie, niegroźnie brzmi, ale to jest problem. Bo zobacz, brak pewności siebie, przełamania barier w życiu. Brak pewności siebie, poczucie gorszym od innych. Strach i lęk, który paraliżuje mnie przed kolejnymi krokami. Brak motywacji, niepewność. Jak opanować strach? Kolejne, jak pozbyć się strachu i zacząć coś nowego, mając na utrzymaniu rodzinę? Jak wykrzesać z siebie odwagę? Obawa przed opinią. Zobaczcie, to wszystko jest jakby cały czas dzieje się wokół nas, wokół tego, czy my jesteśmy pewni siebie, czy nie, czy my jesteśmy, czy mamy odwagę, czy nie mamy. I teraz, skoro pewność siebie skupia się na tym, że powinniśmy siebie akceptować, powinniśmy siebie lubić, powinniśmy lubić siebie w całej rozciągłości, no to warto przejść przez kilka elementów. Co to tak dokładnie znaczy, że ja czuję się dobrze sam ze sobą? To znaczy, że lubię swoją fizyczność, akceptuję ją. To znaczy, że nie tylko fizyczność, ale również mój stan psychiczny jest dla mnie ok. Ja po prostu muszę żyć w zgodzie z sobą. I bardzo często ludzie, którzy piszą, brakuje mi pewności siebie. To tak naprawdę jakbyśmy to przełożyli na tylko do tego punktu. Lubię siebie, akceptuję siebie. Akceptuję siebie z własnymi wadami, niedoskonałościami, jakimiś ułomnościami, ale też akceptuję siebie z tymi dobrymi sprawami. Bo słuchajcie, no nikt nie jest taki, że wszystko ma skopane. Nikt nie jest taki, że mu się wszystko w życiu nie udaje. Zapominamy bardzo często o tym. I teraz gdybyśmy tylko na tym punkcie się zatrzymali, czy ja lubię siebie, to zobaczycie, że ilość z tych osób, które tutaj napisały, że nie mają pewności siebie, ileś z tych osób tak naprawdę od razu sobie odpowie, rzeczywiście ja się nie czuję dobrze we własnej skórze. Ja nie akceptuję tego czy tamtego u siebie. Ja mam niezdrową relację z samym sobą tak naprawdę. Bo skoro jeżeli ja nie akceptuję siebie jako człowieka, jako Janka, Zosię, Franka, obojętnie kogo, ja nie akceptuję siebie, to zawsze będę niezadowolony. Nie akceptuję siebie, to zawsze czuję się gorszy od innych. Nie akceptuję siebie, to moje poczucie wartości spada. Więc zobaczcie, poczucie pewności siebie spada, bo poczucie wartości też spada. Więc zobaczcie, gdybyśmy się skupili tylko na tym elemencie, to już wiemy, że to, żeby być pewnym siebie, żeby budować pewność siebie, to trzeba najpierw siebie polubić, po prostu. Polubić i zaakceptować, to po pierwsze. Po drugie, trzeba zwrócić uwagę na swoje mocne strony. Słuchajcie, ja jestem zwolennikiem tego, że ludzi i zespoły i całe organizacje buduje się na ich mocnych stronach. Nie na słabych stronach, na ich mocnych stronach. Załóżmy, spojrzę na siebie. Gdyby ktoś mi kazał być, nie wiem, mistrzem od śpiewania i nagle arię śpiewać i mógłby mi obojętnie jakie kursy wykupić, no to ja polegnę. Słuchajcie, ja mam głos jak kanarek, co konie dusi. Nie ma opcji, żebym śpiewał. Jak ja miałbym brać lekcję śpiewu, umrę, wykończę się. Ale jak mi ktoś powie, słuchaj, twoją pasją jest to, w tym kierunku się rozwijaj, to jak się będę rozwijał.
to ja się będę rozwijał, będę nakręcony, będę to robił, będę szczęśliwy. Będę gotowy poświęcić określoną ilość czasu. Dlaczego? Bo zdałem sobie sprawę z tego, że poza wadami, które są we mnie, ułomnościami, jest mnóstwo pozytywnych rzeczy. Jestem osobą wartościową. To jest niezwykle ważne w budowaniu pewności siebie, bo pewność siebie to między innymi właśnie traktowanie siebie jako osoby wartościowej. To jest podstawa poczucia własnej wartości. Bez tego nie pójdziemy dalej. No i znowu, przełóżmy to na konkretny case. Jestem mamą dwójki dzieci, kilka lat temu byłam szkoleniowcem i ta praca sprawiała mi ogromną przyjemność. Teraz mam problem z powrotem. Czy sobie poradzę? Dlaczego masz sobie nie poradzić? Skoro kiedyś sobie radziłaś, dlaczego teraz masz sobie nie poradzić? Po co? Po dzieci? Bo przerwa? No przecież jesteś tą samą osobą, tą samą wartościową osobą. Tyle, że miałaś przerwę. Przerwa to nie koniec świata. Urodziłaś w tym czasie dzieci. To coś złego? No przecież to nie jest coś złego. Skoro wtedy sobie dawałaś radę, dlaczego teraz masz sobie nie dać rady? Ja rozumiem, że możesz mieć w tym momencie poza strachem, poza w zasadzie strach, do strachu wrócimy, poza lękami i obawami, może być obniżone twoje poczucie wartości w tym obszarze. Może być, bo nie robiłaś, bo wydaje się tobie, że ileś czasu minęło, w tym czasie ileś rzeczy innych się pojawiło, że nie jesteś już na topie, że jak ty sobie poradzisz, już nie jesteś w tym samym wieku. Słuchaj, to w ogóle nie ma znaczenia. Jeżeli ty zaczniesz siebie traktować jako osobę wartościową, to tę wartość też dostrzeżą inni. Pewnie słyszeliście nieraz historię Rockiego, czyli Stallona, Sylwestra Stallona. Pewnie słyszeliście tę historię, ja ją niezwykle lubię, bo ona mnie inspiruje, bo ten facet miał gigantyczne poczucie własnej wartości. Doceniał to, co było w nim ważne. Był w krytycznej sytuacji, napisał scenariusz, chodził od producenta do producenta i próbował mu ten scenariusz sprzedać. I nawet pojawiły się osoby, które chciały ten scenariusz kupić. Tylko że każda miała inny pomysł na ten scenariusz, a Rocky stawiał, Sylwester Stallone stawiał jeden warunek. Możesz wziąć ten scenariusz, ale tylko wtedy, kiedy ja zagram w nim główną rolę. Wszyscy go odprawiali z kwitkiem, no popatrzyli na gościa, na sposób jego mówienia, no jak ten gość w filmie, przecież mamy takich cudownych aktorów, jak ten gość w filmie. Dawali mu nawet sensowne pieniądze, ale nie byli w stanie zaakceptować tego, że on jest na tyle dobry i na tyle żyje tą rolą, że może cudownie zagrać to, co napisał. Doszło do podpisania kontraktu. Już mu powiedzieli, że tyle i tyle płacą. Ale na końcu mu powiedzieli, ale niestety nie będziesz grał tej roli. Wiecie, co zrobił Sylwester? Zabrał i powiedział, bujajcie się. Poszedł w swoją drogę. A nie miał za co żyć. Ale miał poczucie własnej wartości. Miał poczucie wartości tego, co zrobił. Aż w końcu ktoś powiedział, dobra, zagrasz to. Co się wydarzyło, to wszyscy wiemy. Wiemy, kto to jest Sylwester Stallone, wie, jaką ma pozycję i zobaczy. W tym case możemy tak naprawdę odnaleźć dwie rzeczy. Jedna rzecz, niezwykła odwaga i upór w dążeniu do celu. Z drugiej strony, niezwykłe poczucie własnej wartości i wartości tego, co robi. Więc jeżeli chcecie zdefiniować pewność siebie, czym jest ta pewność siebie, no to już macie drugi element. Pierwszym elementem było czucie się dobrze z samym sobą. Drugim elementem jest traktowanie poważnie siebie jako jednostki wartościowej. Kolejnym elementem jest wyrozumiałość wobec siebie. Znowu, ilu z was przytrafiło się, że coś wam nie wyszło? Że mieliście zrobić jakieś zadanie,
i nie daliście rady. Mieliście coś zrobić, spełnić jakieś oczekiwanie wobec siebie albo kogoś, wobec was i tego nie zrobiliście. I co? Świat się zawalił? Słuchajcie, najgorzej jest myśleć o sobie w kategoriach muszę być doskonały. Nie musisz być doskonały. Nie musisz być doskonały, musisz siebie lubić. To musisz, ale musisz też być wyrozumiały wobec siebie. Wiesz dlaczego? Bo nikt nie jest doskonały. Jeżeli nie będziesz wyrozumiały wobec siebie, wobec tego, że robisz czasami błędy, wobec tego, że masz jakieś niedoskonałości, nie wiem, może jeden jest grubszy, drugi chudszy, może to traktować jako niedoskonałość. Jeżeli tego nie zaakceptujesz, nie będziesz wyrozumiały, twoja pewność siebie będzie zaburzona. Dlaczego? Bo zawsze będziesz miał obok kogoś, o kim powiesz, no nie, ten jest kurde, nie, ona to ma w ogóle lepsze nogi albo ładniejsze cycki, a tamta to w ogóle ma fajne biodra, a ten to jest taki wysoki i w ogóle czarny i ma ładne oczy. Kogo to interesuje? On ma swoje życie, ktoś ten inny ma swoje życie, ty masz swoje życie. A skoro masz swoje życie, skup się na sobie. Zobacz, co w tobie jest właściwego, co w tobie jest ważnego. Pokochaj to. Pokochaj to. I zacznij być wyrozumiały. Bo może i masz, nie wiem, krzywe nogi, może i, nie wiem, se plenisz. No i co z tego? Ale masz wielkie serce, potrafisz komuś pomagać. Może tu robisz błędy z matematyki, ale z czegoś innego jesteś dobry. Może niekoniecznie lubisz robić to czy tamto, ale inne rzeczy idą ci doskonale. W jednych obszarach robisz błędy, w innych ich nie robisz. Jeżeli będziesz wyrozumiały wobec siebie, to zaczniesz dostrzegać siebie nie tylko jako tę osobę, która robi błędy, ale też tę osobę, która robi wiele dobrego, która jest w określonych obszarach dobra. A jeżeli tak będzie, to z automatu będzie cię ciągnęło w tych kierunkach dobrych, bo każdy woli być chwalony niż opieprzany. Więc jeżeli będziesz szedł, tak naprawdę twoja podświadomość będzie cię kierowała w kierunku rzeczy, które robisz dobrze. Będziesz ich robił coraz więcej. Skoro będziesz ich robił coraz więcej, będzie twoja pewność siebie wzrastała. Dlaczego? Bo będziesz odnosił małe sukcesy. Krok po kroku, małe sukcesiki. I te małe sukcesiki w pewnym momencie pokażą ci, że masz górę sukcesów. Wiecie, tu się posłużę takim przykładem osoby, która jest mi bliska. Pewnie nieraz już słyszeliście o Tomku Pacalowskim, ja o nim mówiłem. Pisałem też kilka słów o nim w swojej książce. Ale siedzieliśmy kiedyś u niego i on mówi, wiesz Andrzej, ja swoją odwagę i pewność siebie, wiesz, w jaki sposób budowałem? A ja mówię, no w jaki? On mówi, ziarenko po ziarenku. Tu mi się coś udało, miałem ziarenko odwagi, ziarenko pewności siebie. Tu mi coś się udało, miałem kolejne ziarenko. Tu mi się coś udało, kolejne ziarenko. Wiesz? I teraz tych ziarenek mam górę. I nieważne, co inni mówią, ważne, że ja zbudowałem swoje poczucie wartości. A to się wiąże z wyrozumiałością. Z wyrozumiałością wobec siebie, z akceptacją siebie. Więc zobaczcie, już pewność siebie, niby taka prosta rzecz, ale już mamy trzy elementy. Mamy wyrozumiałość wobec siebie, mamy traktowanie siebie jako osoby wartościowej i musimy siebie lubić. Już trzy elementy. Tylko dotyczące pewności siebie. I dochodzi jeszcze jeden element. I często właśnie ten element jest określany jako pewność siebie. Jest to tak naprawdę umiejętność działania pomimo strachu. Umiejętność działania pomimo strachu. Wiecie co? Każdy z was, jeżeli sobie zada pytanie, czy potrafiłby działać w sytuacjach strachu, albo inaczej. Czy miał kiedykolwiek sytuacje, w których strach mu towarzyszył i musiał podjąć określone działania, to każdy z nas, wy, ja, nasi znajomi, takie sytuacje mieli. I każdy z nas
kiedyś zmierzył się z tym i zadziałał. Wiecie, jak mówimy już o strachu, to warto jeszcze zastanowić się nad dwoma aspektami, bo często ludzie strach i lęk mylą. A to nie jest to samo. Strach i lęk to nie jest to samo. Wiecie, strach jest realny. Strach jest tak naprawdę wydarzeniem, zagrożeniem zewnętrznym. Psychologowie tak określają strach, że jest to coś, co z zewnątrz nas bije. Jest to realne. Realne, czyli ktoś mi przystawia lufę do czoła, realnie, ja mam ciepło, boję się, rzeczywiste, realne zagrożenie mojego życia. To jest strach. Natomiast lęk jest zupełnie czymś innym. Lęk jest zupełnie czymś innym. Lęk jest w naszych głowach. Lęk jest wytworem naszego umysłu. Lęk jest czymś, co my wytwarzamy. Nie jest wywołany realnym zagrożeniem. Macie wątpliwości? Podaję przykład. No, powiedzmy, przykład niech będzie ze szkoły. Ktoś idzie do szkoły i już się boi. Jeszcze nauczyciel go nie spytał. Nie wziął go do odpowiedzi, on już się boi. Nie zaistniała sytuacja, w której miałby się prawo bać. Ale on już się boi. Już jest lęk. Wytwór w jego głowie. Podam wam bardzo taki osobisty przykład, jeżeli chodzi o lęk. To było dla mnie gigantyczne przeżycie. Ja pracowałem w jednej z korporacji. Byłem na topowym stanowisku jako menedżer. Miałem ponad 5000 ludzi pod sobą. I wtedy właśnie zderzyłem się z lękiem. Bo to był czas, kiedy akurat recenzowałem taką książkę, to był bestseller Strategia Błękitnego Oceanu i wydawca przysłał mi już tą książkę z moją recenzją, więc ja zadowolony, książki pod pachę, idę do zarządu, siadam z prezesem, kładę mu książkę, mówię, zobacz. A on popatrzył i później nawet, no, Cichocki, sławny jesteś. A o co chodzi? Przecież to tylko recenzja. Nie, nie, mówi, to nie o taką sławę chodzi. I wyciągnął kartkę, wyciągnął paszkwila i położył go przede mną. I ja go czytałem. I czytam, a tam napisane, no myślałem, że mi po prostu żyły wyskoczą, a tam jest napisane, że rekrutacja w tej firmie pana Cichockiego odbywa się przez łóżko. Wszystkich, których przyjmuję do pracy, to najpierw sprawdzam w łóżku. Powiem wam, że w pierwszym momencie mówię, no uduszę tego gościa, bo od razu wiedziałem, kto to był. To był dyrektor, którego zwolniłem w jednym tam jakimś oddziale, nieważne gdzie. I ten facet po prostu nie potrafił sobie z tym poradzić. Nie potrafił sobie z tym poradzić i zagrał wabank. Sobie pomyślał tak, jeżeli puszczę paszwila na Cichockiego, to jego zwolnią. Ja w tym czasie będę na zwolnieniu, bo uciekł na zwolnienie, jak dostał wypowiedzenie. Ja 6 miesięcy mogę chorować, jego w tym czasie zwolnił. Nie wiem, może mieliście podobne sytuacje, że ktoś tak do was strzelał, coś powiedział. No ja spojrzałem na to i mówię do prezesa, no wiesz co, to jest nieprawda. I poszedłem. I w ogóle mi gdzieś to uciekło, bo to było jakieś tam jednorazowe. Natomiast po 2 tygodniach włamy z powrotem. Prezes i kładzie drugiego paszkwila i mówi, przeczytaj. A wiecie, a tam było napisane, że to samo jakby podtrzymane, że zatrudniam przez łóżko, tylko że było dopisane, że jeżeli nic nie zrobicie w sprawie takiej pracy w danej firmie, to za chwilę będą media o tym mówiły. Gazety, telewizja. Słuchajcie, to co się wtedy ze mną działo, to była masakra. To była masakra. Do mojej głowy docierały sygnały, kurde, tyle czasu pracowałeś, nikt ci nic nie dał, musiałeś zapieprzać. A teraz jakaś menda, którą zwolniłeś, próbuje ci wszystko zrujnować.
pisze paszkwile, a ty jesteś bezbronny. Co ma zarząd zrobić? Bo słuchajcie, to jest cały czas topowa firma w Polsce. Więc media cieszą się na takie knoty. Wiecie, lęk tak mnie paraliżował, że ja nie potrafiłem sobie przez kilka dni dać rady. W mojej głowie budowały się wszystkie obrazy najgorszych scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Już widziałem te gazety, te nagłówki, swoje zdjęcia i te wszystkie dziadostwa pisane na mój temat. To była masakra. To była masakra. Więc ja rozumiem bardzo dobrze osoby, które mają jakieś lęki, jakieś obawy. Ale też sobie wtedy zdaję sprawę, że to jest w mojej głowie. Więc poszedłem wabank. Napisałem wniosek, poszedłem do zarządu, położyłem i mówię, proszę przeprowadzić audyt wewnętrzny i zewnętrzny. Jak podjąłem tą decyzję, jak zmierzyłem się z tym, zderzyłem się z tym lękiem, podjąłem walkę, to wtedy ulżyło. Powiedziałem, że nic takiego nie miało miejsca. Audyt został przeprowadzony i wewnątrz firmy, i przez audytora zewnętrznego. Wyszedł raport. Oczywiście raport jednoznacznie wskazywał, że to był chłam, że to była nieprawda. Więc ja miałem konkretny papier przez niezależnego audytora, który mógłbym pokazać na swoją obronę. Ale wiecie, co najciekawsze było w tym wniosku? To, że większość to byli faceci, których zatrudniłem. Czyli przyjmując wszystkich do roboty, musiałbym być co najmniej gejem, to takim z dużym potencjałem, a moja orientacja seksualna jest zdecydowanie inna. Więc jakby to poległo. I teraz jak ten case przeanalizujemy, te lęki, które mi towarzyszyły, no to zobaczcie, ja w swojej głowie stworzyłem obrazy, które nie zaistniały. Obrazy, które mnie męczyły. A wystarczyło przed tym, przecież ja samemu mogłem przeanalizować, kogo ja rekrutowałem. I jakie rekrutacje były. To nie było takie trudne. Nie zrobiłem tego. Dlaczego? Bo lęk zabiera ci racjonalne myślenie. I teraz jak wy macie jakieś sytuacje lękowe, lęk przed zmianą, lęk przed kolejnym krokiem, lęk przed kobietami. Słuchajcie, warto sobie zadać pytanie, co jest źródłem tego lęku. Bo jak znajdziesz źródło, to sobie zaczniesz z tym radzić. Dopóki nie znajdziesz źródła, nie będziesz sobie z tym radził. A jeszcze przy lęku jest taka ciekawa sprawa, że lęk tak naprawdę nie ma dna. To jest coś wielkiego. Z każdego dnia wydaje nam się większe. Jeżeli ja się czegoś boję, jeżeli ja w swojej głowie ubzduram, tak jak ja sobie wtedy ubzdurałem, co to będzie? W ogóle Polska, wszyscy będą wiedzieli, wszyscy na Cichotkiego będą pokazywali. Słuchajcie, każdego dnia ta moja obawa, ten lęk po prostu tak mi rósł w głowie, że on się już nigdzie nie mieści. Tak jest z lękiem. On nie ma dna, on nie ma granic, nie ma rozmiarów. I zawsze na końcu masz takie wrażenie, że to będzie straszne. Ja sobie tak mówiłem. Spróbujcie zastosować, bo to jest fajny myk do wychodzenia z lęków. Jeżeli coś was gniecie i wyobrażacie sobie te wszystkie rzeczy straszne, które wam się mogą wydarzyć, powiedzcie sobie na samym końcu, to będzie straszne. I już jak sobie powiesz, to będzie straszne, to zadaj sobie pytanie. Co będzie straszne? Bo wiecie, bo inaczej okaże się, że ty nie potrafisz tego nazwać. Boisz się, mówisz, to będzie straszne, ale jak masz odpowiedzieć, co będzie straszne, to nie potrafisz tego nazwać, nie potrafisz zdefiniować. I nagle zaczynasz myśleć racjonalnie. Kiedy zadajesz takie pytanie i odpowiadasz sobie na nie, zaczynasz działać racjonalnie. I zaczynasz nazywać to coś najgorszego, co ci się może wydarzyć. A uwierzcie mi, jeżeli nazwiesz to, to co ci się może wydarzyć, to zaczynasz zupełnie inaczej funkcjonować, bo twoja głowa, twój umysł już nie buduje dalej lęku, tylko buduje system obronny. Buduje różne rozwiązania, z którymi masz sobie poradzić. One zaczynają się automatyzować.
Wiecie, ta automatyzacja zachowań i reakcje szybkie w określonych sytuacjach, one też często są stosowane w jednostkach specjalnych. Ja kiedyś miałem akurat okazję rozmawiać z człowiekiem, który w takich jednostkach pracował. To nie było w Polsce. I opowiadał mi o sytuacji, kiedy żołnierz wyszkolony, żyjący w ciągłej sytuacji napięcia, spał. Po prostu spał. Jego partnerka do niego podeszła i tak cicho, na palcach, nie? Żeby nie obudzić. I on zareagował niestety, no tak jak reagował zawsze, jak ktoś się skradał do niego, podeszła jej gardło, nie? Ona nie przeżyła. Ale reakcja była automatyczna. I teraz, co to dla nas znaczy? To znaczy dla nas, że każdy z nas ma jakieś sytuacje stresujące, jakieś sytuacje, w których walczymy z emocjami, w których być może lękamy się, ale to są sytuacje, nad którymi potrafimy i możemy zapanować. Musimy wykonać określoną pracę. Na końcu tej pracy będzie nazwanie tego, czego się boimy. Będzie nazwanie tych naszych obaw, tych naszych lęków. Jeżeli to zrobimy, słuchajcie, jesteśmy w domu. Bo wiemy, z czym walczymy. Wiemy, co mam na celowniku. A to jest ważne, no bo no jak ci powiem jedź gdzieś, to nie wiesz, gdzie masz jechać. Jak ci powiem jedź do Warszawy, to jedziesz do Warszawy. Bo nazwane jest miejsce. Jeżeli powiem boję się i nie wiem czego, no to z czym mam walczyć? Jeżeli powiem boję się pająków, no to wiem, z czym mam walczyć. Wiem, że mam jakieś fobie, wiem, co mam robić. Warto się zastanowić, bo czasami to, co się w naszej głowie dzieje, po prostu rozwala nam życie. Rozwala nam to totalnie życie. A to jest w naszej głowie. A skoro jest w naszej głowie, to też w naszej głowie możemy to zmienić. Więc gdybyśmy mieli teraz dojść do jakiejś konkluzji w obszarze, jak sobie radzić z lękiem, jak sobie budować naszą pewność siebie i jak budować odwagę, to po pierwsze trzeba nazwać te rzeczy. To, co ja powiedziałem, odwaga, po prostu określone zachowanie, racjonalne, świadome w bardzo trudnych, niebezpiecznych sytuacjach. To jest odwaga. Odwagą nie jest, nie? Skoczenie z 10 piętra i zobaczyć, czy się nie zabije, bo to jest głupota. Jeżeli odróżnimy strach od lęku, to będziemy wiedzieli, że strach to realne zagrożenie. Lęk to coś, co w naszej głowie jest. Jeżeli jest w naszej głowie, możemy sobie z tym poradzić. Jeżeli te rzeczy weźmiemy do siebie, to możemy zacząć budować pewność siebie. Wiecie, ja dość dużo osób coachuję, pracuję z nimi indywidualnie i spotykam się z przypadkami, kiedy ludzie mają absolutnie zaburzone poczucie własnej wartości, zaburzoną pewność siebie. I to powoduje, że te osoby zaczynają stawać w miejscu. Jak zaczyna stać w miejscu, to nagle widzi, że wszystko wokół niego idzie do przodu i on się zaczyna cofać, zaczyna się chować, zamykać w sobie i taką osobę trzeba otworzyć. Po to, żeby ona zaczęła budować siebie. Żeby zaczęła po prostu budować pewność siebie. Jak to zrobić? Pierwszym krokiem jest konieczność zadbania o siebie. Najzwyczajniej w świecie. Jeżeli zaczynasz dbać o siebie, jeżeli traktujesz siebie jako kogoś ważnego, to twoja cała głowa, cały ty zaczynasz odbierać siebie jako kogoś ważnego. Takim dobrym przykładem jest traktowanie siebie jak przyjaciela. No, jak macie przyjaciół, to jak ich traktujecie? Są ważni dla was, jesteście gotowi, nie wiem, do jakichś poświęceń dla tych przyjaciół. Zacznij traktować siebie jak swojego przyjaciela. A przecież przyjaciel to ktoś, komu się ufa. Ktoś, wobec kogo się jest życzliwy. Ktoś, na kim można polegać, to jest przyjaciel. Przyjaciela się lubi, z przyjacielem się jest również w trudnych sytuacjach. Nie zostawiasz go.
Prawdziwe przyjaźnie trwają zawsze. Teraz, jeżeli spojrzysz na siebie i zaczniesz siebie traktować jako kogoś ważnego, to uzyskasz dokładnie ten sam element. Uzyskasz pierwszy jakiś krok, etap w budowaniu pewności siebie. Dlaczego? Bo zobaczysz, że ty jesteś ważny. Po prostu. Ty jesteś ważny. A jak ty jesteś ważny, no to kurde, no to już mam coś, to już nie jestem taki ostatni. Jak zobaczysz, że ty jesteś ważny, to wtedy nagle zaczniesz myśleć o sobie, a przestaniesz myśleć o tym, co inni mówią o tobie. Czy tak naprawdę odejdziesz od ocen opartych na czynnikach zewnętrznych. Jeżeli odejdziesz od ocen opartych na czynnikach zewnętrznych, to nagle okaże się, że tamten świat sobie gdzieś jest. Ale on nie jest dla mnie ważny. Ja muszę oceniać siebie na podstawie swoich wyników, swojego systemu wartości, swojej moralności, swoich kompetencji, a najważniejsze, swojego rozwoju, swojego życia. Wczoraj byłem w tym miejscu, jeżeli idę w tamtym kierunku, dzisiaj jestem w tym miejscu. Zrobiłem krok do przodu. A jak zrobiłem krok do przodu, to o to właśnie chodziło. Więc nie ma sensu stać i powiedzieć, o, a tamten to szybciej pobiegł i w ogóle jest przede mną, nie wiem, 300 metrów. No i co z tego? Co ten, który jest 300 metrów przed tobą, będzie za ciebie żył? Wykarmi za ciebie rodzinę, skończy za ciebie studia, poukłada twoje życie. Nie, on ma swoje życie, on ma tam następnego, który jest przed nim kolejne 600 metrów. I tak możesz nieskończoność odnosić się do koła. Natomiast jeżeli spojrzysz, wczoraj byłem tam, dzisiaj jestem tu. Porównuję siebie z wczoraj z sobą z dzisiaj. Jeżeli to zacznę robić, to zobaczę progres. Jak zobaczę progres, co się zadzieje? Moja pewność siebie zacznie wzrastać. Niestety, bardzo często, słuchajcie, mówię, jako menedżer pracowałem w dużych firmach i widziałem, jak ludzie się niszczą, jak ludzie popadają w depresję. No bo przyszedł człowiek, nie wiem, przyszedł nowy człowiek, który ma się znać na czymś. No on się jeszcze nie zna, bo on dopiero przyszedł, on ma mało doświadczenia. A patrzy tam na gościa, który 10 lat ma doświadczenia i ten mówi, kurde, tamten to jest, kiedy ja tu dojdę, kiedy ja będę miał takie kompetencje. I zaczynają się schody. A przecież każdy z nas ma swoją drogę rozwoju. Każdy z nas idzie po swojej drodze. Co z tego, że on ma 10 lat doświadczenia? Ty za 10 lat też będziesz miał. Nie ma sensu, absolutnie nie ma sensu przyjmować jakiekolwiek odnośniki z zewnątrz. Przyjmuj odnośniki swoje benchmarki, swoje systemy wartości, swoją moralność, swoje osiągnięcia, nie kogoś. Jeżeli odrzucisz zewnętrzne czynniki oceniające, czy wartościowania twojej osoby, jeżeli zadbasz o siebie, to zaczniesz budować swoje poczucie własnej wartości. Twoje poczucie własnej wartości będzie rosło. To można fajnie zobrazować osiągnięciami sportowymi. Słuchajcie, no znowu odniosę to do siebie. Każdy z was niech odnosi to do siebie. Pamiętam, jak kiedyś stanąłem pierwszy raz na bieżni, w piątej klasie szkoły podstawowej. Stanąłem na bieżni, chciałem się załapać do drużyny. Pobiegłem 60 metrów, 8-9. Rzuciłem ileś palantów, coś tam, coś tam. Byłem najmłodszy z drużyny, wszyscy inni byli starsi. I oczywiście mogłem się odnosić do nich, że jestem słaby, że jestem szósty w drużynie. Ale w ogóle o to mi nie chodziło. Chodziło mi o to, żeby być w tej drużynie. Natomiast małymi krokami robiłem swoje. Robiłem trening, wiedziałem, że za rok to ja będę w szóstej klasie. Trening po treningu, małe kroczki. Taki wynik poszedł, taki moje poczucie wartości we mnie, jako sportowca, jako lekkoatlety wtedy zaczęło pomału rosnąć.
I wiecie co, jak przyszedł ten czas, kiedy stanąłem na bieżni, to byłem już pewny siebie. To ta adrenalina, ten taki ząb, taki rywalizacji, on tylko dodawał skrzydeł. Wtedy wygrałem mistrzostwa województwa, a później miałem trzeci wynik w Polsce. Ale w piątej klasie to nie było dla mnie osiągalne. Bo dopiero rok później. Więc co mogłem zrobić? Mogłem nic nie zrobić, albo mogłem zrobić to, co zrobiłem. Krok po kroku patrzyłem na swój wynik, bo mój wynik był ważny. Jak kiedyś robiłem 8-9, to jak pobiegłem 8-5 się cieszyłem. Jak pobiegłem 8-2 jeszcze bardziej się cieszyłem. Jak rzuciłem palantówką 40 metrów w piątej klasie, a później 45, aż w końcu 68, to się cieszyłem. To były moje wyniki, moje osiągnięcia, moje życie. I dzięki temu małymi krokami wartość moja w mojej głowie zaczęła rosnąć. A słuchajcie, też miałem zaburzenia własnej wartości. Poczucie własnej wartości miałem rozwalone. Znacie moją przeszłość, wiecie w jakich warunkach się wychowywałem, przynajmniej część z was. Wiecie, że ojciec był alkoholikiem, wiecie, że go nigdy nie było, a nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ale dzieciaki z takich rodzin zawsze mają przesrane. Bo jeżeli ty coś zrobisz, to jesteś łobuz, tak jak twój ojciec. Jeżeli ktoś inny coś zrobi, a ma tarczę wzorowego ucznia, to on to robił w samoobronie. Jak taki z tarczą wzorowego ucznia osiąga wyniki, to mu wszyscy biją, brawo. A jak taki jak ja osiągał wyniki, no to co było? No, udało mu się. Nawet nikt na tym nie przychodził. Każdy na tym przychodził do porządku dziennego. Dla nikogo to nie było ważne. Ale dla mnie było. Bo to budowało poczucie mojej wartości. Bo wiedziałem, że jestem w stanie coś osiągnąć. I wiecie co? Ileś lat później, kiedy udzielałem wywiadu do Pulsu Biznesu czy do Briefu, zadali mi pytanie, co spowodowało, że osiągnąłeś to, co osiągnąłeś, że jesteś w największej organizacji na świecie w zarządzie. Wiecie, co wtedy odpowiadałem? Sport. Bo sport nauczył mnie radzić sobie z porażką, bo sport nauczył mnie walki, bo sport nauczył mnie wysiłku i tego, że musisz pracować, jeżeli coś chcesz osiągnąć. Sport. To sport zbudował we mnie poczucie pewności siebie i spowodował, że moja wartość w mojej ocenie rosła. Więc jeżeli chcesz być pewny siebie, zacznij myśleć o tym, co jest dobrego w tobie, o tych twoich dobrych stronach. Miałeś na pewno jakieś osiągnięcia, jesteś w czymś dobry. Nie jest tak, że jesteś we wszystkim tępy, że się do niczego nie nadajesz. Nie ma czegoś takiego, takich ludzi nie ma. Odszukaj to w sobie i buduj na tym. Polub siebie. Odejdź od innych, od czynników ocen zewnętrznych. Odejdź od tego. One ci nic nie dadzą. One cię mogą tylko frustrować. Jak to zrobisz, to wtedy to twoje poczucie wartości będzie rosło, a niedoskonałości już nie będą takie straszne. Zaczniesz je akceptować. Zaczniesz je akceptować. Wiesz dlaczego? Bo one nie zmienią twojego życia. One nie zmienią twojego życia, bo jeżeli, weźmy muzyka, jesteś dobrym muzykiem, twoja pasja, zaczynasz pracować, jesteś dobry, grasz na gitarze, na skrzypcach, obojętnie na czym, jesteś mistrzem, do czego ci matematyka? Czy matematyka nie zmieni twojego życia? Nawet jakbyś wziął i teraz miał piątki z matematyki, to nie zmieni twojego życia. Natomiast gra na skrzypcach, jeżeli chcesz być wirtuozem, zmieni, bo to kochasz. I w tym możesz być najlepszy, w matematyce nie będziesz. Więc zaakceptuj to po prostu. Nie musimy być we wszystkim doskonali. Do czego nam to? Do czego? Umiałeś w firmie się często, zresztą w firmie, moja żona się często ze mnie śmieje, bo mi mówi jakieś nazwisko. Ja nie wiem, kto to jest w ogóle. Bo mnie to nie interesuje. Bo co mnie interesuje, że ktoś jest, nie wiem, taki, w jakimś pudelku, czy gdzieś w jakiejś gazecie, albo jakieś trendy mody. Ja nie jestem modny. Ja z tym żyję. Mnie to nie jest do życia potrzebne. Mnie interesuje człowiek. Mnie kręci człowiek. Ja uwielbiam ludzi. Lubię się z nimi spotykać. Lubię z nimi pracować. Lubię poprawiać ich efektywność. Lubię powodować, że się podnoszą z kolan i osiągają wyniki. To mnie kręci. I to mogę robić cały czas.
No ale moda, jakieś tam tu domu, czy jakieś inne programy. Co mnie to obchodzi? Mnie to nie obchodzi. Mnie to nie kręci. Niech sobie to będzie. Nie przeszkadza mi. Nie zmienia to mojego życia. A człowiek zmienia moje życie. Więc po prostu akceptuję to. Nie muszę wiedzieć wszystkiego. Nie muszę znać wszystkich newsów politycznych i tak dalej. Bo to do niczego mi nie jest potrzebne. Natomiast chętnie czytam o mózgu, chętnie czytam o ludziach, chętnie się z nimi spotykam i doświadczam. To to mnie kręci. I to zmienia nie tylko moje życie, ale też ich. Więc pomyśl sobie tak, że nie musisz wszystkiego wiedzieć. Nie musisz wszystkich niedoskonałości poprawiać, żeby być doskonałym. Zaakceptuj je po prostu i żyj z nimi. A rozwijaj to, co zmienia twoje życie. Już na samym końcu, w tym budowaniu pewności siebie, są kompetencje. Słuchajcie, to tak jest, że jeżeli, szczególnie w tej sferze biznesowej, zresztą nie tylko biznesowej, życiowej, rodzinnej, kompetencje są ważne. Załóżmy, że tutaj, tak jak ta dziewczyna pisała, że ma dwójkę dzieci, kiedyś była trenerem, kochała tą pracę, było cudownie, a teraz się boi wrócić, czy sobie poradzi. Ona wróci i będzie na pewnym poziomie. Jest tą samą osobą, nie inną, tą, co kilka lat temu, tylko z większym doświadczeniem. Ma już dzieci z innymi doświadczeniami, ale to nie znaczy, że nie może wystartować. Może. Jeżeli się coś zmieniło, trudno to się zmieniło, to trzeba budować swoje kompetencje. Trzeba je rozwijać. Jak będziesz się rozwijał, twoje kompetencje będą rosły. Jeżeli będą rosły, inni zobaczą, że jesteś merytoryczny. Jeżeli jesteś merytoryczny, to znaczy znasz się na tym, co mówisz. Jeżeli znasz się na tym, co mówisz, to warto cię wziąć do tego, żebyś to, co mówisz, wdrażał w życie. Jeżeli będziesz wdrażał w życie, będziesz realnie wpływał na różne sfery, czy to biznesowe, czy inne. Więc kompetencje trzeba budować po prostu. Też pamiętam swoje pierwsze coachingi. W roku, pierwszą jakby tam jakąś licencję coacha miałem chyba w 2001 albo 2002 roku. I wtedy to był taki sześciodniowy w ogóle zlot. Tam wszyscy było około 40 coachów, świeżo upieczonych. I dostaliśmy ludzi, z którymi pracowaliśmy. Żywe organizmy. I pamiętam, jak ja wtedy pracowałem z człowiekiem. Ja się zastanawiałem, ja się obawiałem, ja nie czułem się pewnie. Natomiast to było 2001 albo 2. Teraz, kiedy siadam z człowiekiem, którego mam prowadzić, te wszystkie lęki gdzieś odeszły. Tego nie ma. Ja czuję się pewnie, bo ja już określony poziom kompetencji zbudowałem, z określoną ilością osób rozmawiałem. Setki albo tysiące godzin w coachingu przepracowałem. Więc moje kompetencje urosły. Skoro urosły, to ja jestem pewny tego, co robię. Zobaczcie, pewność moja dzięki kompetencjom rośnie. Więc znowu, wracając do pewności siebie. Jeżeli chcesz być pewny siebie, to zadbaj o to, żeby twoje kompetencje się rozwijały. To zadbaj o to, żebyś zaakceptował swoje słabe strony. Zaakceptuj je, a rozwijaj mocne. I tak słabe będą wtedy szły w górę. Buduj własne poczucie wartości, bo jesteś wartościową osobą. Nigdy nie opieraj się na ocenach innych. Oceny inne albo cię będą głaskały, albo ci będą dawały po plecach. Zawsze odnoś się do ocen ja versus ja. No i zadbaj o siebie. Jeżeli zaczniesz zrobić te kroki, gwarantuję ci, że twoja pewność siebie będzie rosła gigantycznie. Gigantycznie. Nie troszeczkę. Gigantycznie. Powiedzieliśmy sobie o pewności siebie. Jak ją budować? Zdefiniowaliśmy sobie. Powiedzieliśmy o odwadze. No zobaczcie, odwaga jest na tyle ważna, że jeżeli jej nie mamy, nie zrobimy kolejnych kroków. Tak jak powiedziałem, Churchill mówił, że to jest największa z snu.
Wszystkie inne bez niej nie mają racji bytu, bo to właśnie odwaga powoduje, że robisz określone rzeczy. Poprzedni webinar i ten dzisiejszy to jest jakby takie kroki w budowaniu siebie. Ja wierzę i mam setki przykładów, gdzie ludzie podnoszą się z kolan, budują siebie, gdzie ludzie są na pewnym poziomie biznesowym i nagle rosną. Wiecie, bo budowanie siebie nie oznacza zawsze, że o, muszę się budować, bo już jestem w takiej ciężkiej dupie, że po prostu już jak się nie zbuduję, to już utonę. Nie, tak nie możemy na to patrzeć. Budowanie siebie to rozwijanie siebie, to wzmacnianie stron określonych. Jeżeli buduje siebie, to nie tylko buduje siebie jako człowieka podnoszącego się z kolan, ale budowanie siebie to też wchodzenie z poziomu na wyższy poziom, po to, żebyś był lepszy i lepszy, po to, żebyś lepiej żył. To jest budowanie siebie. I to zawsze musisz robić w powiązaniu z poczuciem własnej wartości. Zawsze musisz to robić ty, a nie ty, ktoś inny. Ty. Patrzysz w lustro, wczoraj byłem taki, dzisiaj jestem taki. I wtedy widzisz progres. Ty, nie ty, ktoś inny, nie ty, reszta świata. Bo ty jesteś odpowiedzialny za swoje rzeczy, za swoje życie. Więc, kochani, podsumowując, odwagę i poczucie, w zasadzie budowanie pewności siebie, zachęcam do tego, żebyście oddzielili te dwie rzeczy. Oddzielili to znaczy zastanowili się rzeczywiście, czy u was to jest problem z odwagą, czy jest problem z pewnością siebie. Bo odwaga to konkretne zachowania w sytuacjach ekstremalnych. Dlaczego to oddzielcie? Bo jeżeli to oddzielicie, to zobaczycie tak naprawdę, że odwaga jest w sytuacjach ekstremalnych potrzeba. A tych ekstremalnych sytuacji na dzień, na każdy dzień nie macie jakoś wiele. To nie jest tak, że codziennie musisz chodzić z giwerą, że tu jest wojna, musisz być odważny, musisz ratować. Są oczywiście określone zawody, które tego wymagają. Natomiast na co dzień zmagasz się z lękami, zmagasz się z brakiem pewności siebie. Jeżeli sobie z tego zdasz sprawę, to zdasz sobie sprawę też z tego, że lęki są w twojej głowie. One tam powstały, więc tam możesz je zmienić. No i pewność siebie. Pewność siebie to nie jest idę tak, tylko pewność siebie to jest lubię siebie, mam poczucie własnej wartości, buduję własne kompetencje. To jest pewność siebie, więc konkretne obszary, nad którymi mogę pracować. Jeżeli nad nimi zaczniecie pracować, to nagle okaże się, że kurde, ja jednak mogę to zrobić. Bo wiesz, z czym się mierzysz. Bo wiesz, że nawet lęk ten gigantyczny w twojej głowie nazwałeś. I wiesz, że ten lęk na samym końcu ma hasło, to jest straszne. I wiesz, że pytasz się, co jest straszne i nagle okazuje się, że dokładnie wiesz, z czym się mierzysz. I to jest najważniejsze. W zmaganiu się z lękami trzeba je nazwać. W budowaniu pewności siebie trzeba budować każdy z obszarów. Trzeba siebie kochać, trzeba siebie lubić. Nie wolno się odnosić do benchmarków, porównuje siebie do siebie. Buduje własne kompetencje, buduje własne poczucie wartości. Jeżeli to zrobicie, życie się zmienia. Życie się zmienia nie tylko w tym prywatnym, rodzinnym, ale w biznesowym. Na każdym, w zasadzie w każdym sektorze życia wasze życie zacznie się zmieniać. I tego wam serdecznie życzę. Tego wam życzę i jestem pewien, że to działa. Ja to stosuję na co dzień, ja pracuję z ludźmi, wiem, że to działa. Życzę wam tego, żebyście zaczęli stosować te rzeczy, o których mówimy. Jeżeli potrzebujecie, żeby wam coś dopowiedzieć, piszcie do mnie. Wiecie dobrze, że odpisuję, że nie zostawiam bez odpowiedzi, więc piszcie,
Oczywiście wyczekujcie następnego webinaru, bo ten pewnie będzie niedługo. I to będzie też tematyka związana z tym, jak lepiej żyć, jak sobie radzić w tym codziennym świecie, jak się rozwijać, jak osiągać gigantyczny poziom zadowolenia i satysfakcji i życiowej, i biznesowej. Dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Jestem szczęśliwy, że mogłem tu być z Wami i mam nadzieję, że informacje, które przekazałem, przydadzą się Wam w Waszym życiu i będą zastosowane. Dzięki.